Ja dzisiaj chciałabym się podzielić takim wydarzeniem, w którym uczestniczyliśmy w ubiegłą sobotę. I uważam, że powinniście wiedzieć, i jakby co się wydarzyło, co to ma, jakie ma to znaczenie dla nas wszystkich tu Ziemian. W sobotę uczestniczyliśmy w kilka osób z naszymi najbliższymi, jakby przyjaciółmi, uczestniczyliśmy w takiej pracy. Było to rano, po 7 rano zaczęła się ta praca i zaczęła się od tego, że ja widziałam wiele różnych przestrzeni, które otwierali się, przemieszczali się i te takie przestrzenie były bardzo mocne i na początku nie wiedziałam w ogóle, z czym to jest powiązane. Na tyle to było mocne, że tylko obserwowałam przez dłuższy czas te przestrzenie i nie miałam jakby zrozumienia, co to jest. I dopiero później, około 9, jak połączyłam się właśnie tam z Cecylią, Bogdanem, Markiem, Beatą i my zaczęliśmy rozmawiać. I szczerze mówiąc, ja byłam w tych tak mocnych energiach, że nie do końca mogłam prowadzić taką rozmowę, tylko zwróciłam się do nich, co oni widzą, co oni czują, ponieważ ja coraz bardziej wyraźnie widziałam przed sobą dwie. Ja ich nazwałam spirale. To możecie sobie wyobrazić, jeżeli ktoś zna cewki Tesli, i to są takie spirale, które przy włączeniu, przy uruchomieniu, oni wydzielają taki tak zwany zimny prąd, tak? To jest jakby te takie rozbłyski. I przede mną właśnie było dwie takich spirali, które bardzo mocno obracali się i przez cały czas od nich odchodzili różne rozlodowania. Ja wiedziałam, że te rozlodowania, jak ja bardzo blisko do tego podchodziło i to mnie dotykało, to nie były jakby rozlodowania prądu, stąd nie mogło mnie to porazić, ale działanie tego było bardzo mocne. I na początku nie wiedziałam, po co ja to widzę, jak to widzę, i po chwili przyszła informacja, że te dwie spirale będą złączone. I oni zaczęli łączyć się jakby na dole i łączyli się, i złączyli się ze sobą. I wtedy mnie bardziej wciągnęło w pole pomiędzy tymi spiralami. I ja widziałam, że trzeba złączyć to górną częścią, ale jak próbowałam złączyć, to wyraźnie widziałam, że czegoś tam brakuje. I zobaczyłam i miałam taką informację, że łącząc to, coś próbujemy odbudować. I w tym momencie Cecylia powiedziała, że w górnej części brakuje jednej takiej, jakby takiego złącznika, który łączy to dalej w kierunku kosmosu i wyższych poziomów. I dopóki to nie zostanie odnalezione, to trudno będzie to złączyć. I ja po prostu świadomie utrzymywałam te końcówki, dopóki ona starała się znaleźć tą część. Uczucie było niesamowite, ponieważ ja miałam uczucie, że ja się rozpadam na małe elementy, ponieważ słyszałam, że jest to dwie polaryzacje, dwie spirale, która jedna z nich jest biegunem ujemnym, druga jest dodatnią, tak? Żeńską i męską, obojętnie jak to nazwiemy, ale te spirali. Oni wytwarzali pole, które moje ciało wydawało się, że rozbijało się na mniejsze punkty i atomy, i bardzo trudno było to utrzymać, ale wiedziałam, że Cecylia to znajdzie. I w tym momencie, jak ona powiedziała, już jest u mnie, ręce się złączyły i to się załączyło i podskoczyło, jakby zostało zahaczone za jakiś wyższy poziom. I
Niesamowite uczucie było, ponieważ przepływanie energii całkowicie się zmieniło i zmieniło się odczuwanie tego pola wewnątrz. I kiedy ja odeszłam ze środka i stanęłam, żeby patrzeć, od razu pojawiła się informacja, że to jest przejście międzywymiarowe, które kiedyś było w Atlantydzie. I tak okazało się, że jedna osoba z nas kiedyś była jednym z głównych kapłanów Atlantydy i uczestniczyłam przy tym momencie, kiedy Atlantyda całkowicie się zatapiałaś. I ona właśnie musiała odnaleźć niektóre rzeczy, żeby to przejście międzywymiarowe, międzygalaktyczne odbudować z powrotem. Ja widziałam, kto to jest, i widziałam, jak ta osoba się czuje, kiedy pojawiła się cała historia znowu tych tak zwanych gwiezdnych wrot. Zrozumiałam, co to jest, jak przez to mogli przechodzić wiele różnych ludów, pokoleń, narodów gwiezdnych w przestrzeń Atlantydy. Dla mnie to było niesamowite, ale te soczewki, jakby jak nazwała, ta soczewka, która powstała, te wrota, zaczęło dawać takie światło, że wszystko, co mi się wydawało, co było ciemnym, jakby, wiecie, było wyłączonym w pokoju światło, zaczęło się rozświetlać. I w wielu miejscach przede mną ja zaczynałam widzieć bardzo podobne takie przejście. I na początku oni byli jak nieżywe. Naprawdę można było powiedzieć, takie mieć uczucie, że było to porzucone bramy, porzucone drzwi, przejścia. I coraz więcej kumulacji energii, która wytworzyło to przejście, zaczynała uruchamiać te pozostałe przejścia. I to było nie na tyle niesamowicie, ponieważ tego, ja nie wiem, ja nie mogłam wtedy zliczyć, ale to było przede mną wiele takich miejsc. I rozumiałam, że jesteśmy świadkami tego, że coś się dzieje, coś się przywraca, coś, co zostało wtedy w Atlantydzie, w czasie Atlantów, zostało naruszone, zniszczone. Widzimy to, jak następuje na nowo rekonstrukcja i odwracanie tego procesu. Na ileż dla mnie to było niesamowite, kiedy ja zobaczyłam, że te wszystkie przejścia, które ja widziałam, zaczęli rozświetlać się tak niesamowitym strumieniem światła. I to nawet nie było światło białe, złote, no było czasami i niebieskie, i fioletowe, i magento, tak różne kolory w tym było. Ale największe dla mnie było zobaczyć, że przez te przejścia pojawiają się przede mną przedstawicieli gwiezdnych nacji. Ja nawet teraz, jak wam to mówię, to widzę ich i to było niezwykłe, że przez tak wiele miejsc, że to są, uruchamiły się bramy dla gwiezdnych nacji, które postanowili zejść do naszej przestrzeni, przejść z powrotem, aby zamanifestować, że oni chcą powrócić, oni chcą być wraz z nami, tutaj na Ziemi, w naszej przestrzeni fizycznej. I to było nieprawdopodobne, ponieważ ich było tak dużo, oni schodzili po kilka postaci. To byli bardzo wysokie, oni byli w takich ubraniach. I
Ja widziałam, jak oni po prostu zbierają się do takiej jakby ogromnego pomieszczenia, które nie miało ścian, nie miało sufitów, a tylko oni po prostu zbierali się i jak na takim zgromadzeniu siadały, jakby ustawiały się po dwóch stronach. I dla mnie było niesamowite, kiedy ja zobaczyłam właśnie tego kapłana Atlantydy, który stał na takim podeście i uniósł swoją prawą dłoń, i w tej dłoni był taki jak przedmiot. I ja na początku myślałam, że to jest berło, ale później zobaczyłam, że jak wszyscy już ustawili się, a ich naprawdę było dużo, to z tego berła rozwinęła się jak taki papier, jak papirus, jak tekst, który później ten kapłan przeczytał, to było i powitanie wszystkich tych gwiezdnych nacji, które z powrotem przeszli przez te soczewki i wyrazili zgodę na zjednoczenie się z narodami też na Ziemi, bo tak jak wiecie, na Ziemi nie tylko jest jeden gatunek ludzki, jest wiele gatunków różnych gwiezdnych narodów, które jak mieszkają na Ziemi, pod Ziemią, w wielu różnych wymiarach wraz z nami. I kapłan odczytywał ten list powitalny i dziękował, że dzięki temu rozświetleniu tego przejścia udało się odbudować to wszystko, co wtedy było zniszczone, że tak naprawdę praca ludzi, ich wezwanie, że wierzymy nadal w życie, wierzymy w tą ziemię, wierzymy w ludzi, pozwoliło mi uruchomić i domknąć te spirale i tym samym uruchomić ten proces, aby te gwiezdne nacje mogli zejść tutaj i wyrazić swój akcept i potwierdzenie, że razem wszyscy stawimy czoło przemianom tej przestrzeni. Jak to było odczytane, pojawiło się takie jakby koło. I wielu z Was zna pojęcie yin-yang. To właśnie ja zobaczyłam to takie koło, ale yin-yang to jest boska równowaga, a w tym momencie było prawie całość była ciemna, stąd ta przestrzeń była totalnie zaburzona. I pojawiło się pytanie do tych przedstawicieli różnych gwiezdnych nacji, czy staną wraz z nami do tego, aby zjednoczyć się i przywrócić równowagę, żeby zabrać siłę, moc siłą ciemności, albo bardziej naruszonym procesem, które tu istnieją, nie tylko na Ziemi, ale też w tej całej przestrzeni gwiezdnej. I niesamowite to było, ponieważ rzeczywiście, jak ja się podniosłam i powiedziałam, że ja znam swoją rolę, ja znam, jakie jest moje zadanie w danym procesie, i stając do tego, zobaczyłam, jak po wszystkich stronach ustawiają się te przedstawiciele gwiezdnych nacji. To był niesamowity moment, ponieważ widzieliśmy tą ścianę światła, mocy, siły, wiedzy, potęgi. Tak jak my mówimy często, wzywamy
siłę niebios, siłę wszechświata, aby zeszli do nas i pomogli nam w końcu przywrócić to, co zostało totalnie odwrócone. I pojawił się hymn, który śpiewałam, hymn, który przywoływał, i w słowach tego hymnu było: nie damy się, nie pozwolimy, nie wyrażamy zgody na to, żeby w boskiej przestrzeni, która jest stworzona przez źródło, była taka nierównowaga, żeby inna siła przyjęła i wykorzystywała czyste duszy, boskie dusze do swoich tak naprawdę nędznych planów i zamiarów. I zaczął się ruch do przodu. To było nieprawdopodobne, ponieważ przesuwaliśmy się krok po kroku w tej przestrzeni zmiany. I widzieliśmy, jak pojęcie siły ciemności, tego procesu dysharmonii, zaczynało odstępować, ponieważ doskonale wiecie, kiedy wszyscy się jednoczą, to druga strona odstępuje, ponieważ wie, że prawość stoi po drugiej stronie. I tak my przesuwaliśmy przez jakiś czas i po jakimś czasie było powiedziane, że bardzo dużo zostało zrobione i że teraz pójdą prace dla Ziemi, dla tej całej przestrzeni, aby pomóc teraz zakotwiczyć tą zmianę, która nastąpiła. Jak patrzyliśmy na tą przestrzeń, która była wyzwolona, to ja miałam obrazy, jak po II wojnie światowej, tak jak Warszawa czy wiele innych miejsc, to byli zgliszcza, to byli kamień na kamieniu, to po prostu, wiecie, jak to po wojnie, to naprawdę było straszne. I było mi powiedziane, że ta siła, która pastwiła się nad ludźmi, ona korzystała, wysysała całą tą przestrzeń, karmiła się tak naprawdę nami, jako ludźmi, naszymi duszami, naszymi emocjami, i ona z tego żyła. I teraz po tym oczyszczeniu trzeba będzie ten teren na nowo odbudowywać. I zaczęli pokazywać ludzi i pojawił się znowu obraz, jak w Oświęcimiu. Może pamiętacie, po jak w Oświęcimiu ludzi wyzwalali, to właśnie są te filmy, nagranie, jak oni stoją w tych łachmatach, całkowicie chudzi, zniszczone, wyglądzeni. I to samo, wiecie, było widać w tej przestrzeni. I było mi powiedziane, że w tej chwili będziemy mieli napływ i będziemy bardzo dużo spotykać ludzi, którzy, właśnie jak ludzie z Oświęcimia, oni wyglodzeni, oni są wyssani, oni nie wiedzą, w co wierzyć, oni przeżyli koszmar i teraz trzeba ich karmić miłością, dobrem, prawdą, małymi kroplami, bo nie można im dać teraz pokarm, który ich może zalać, zabić. To jest tak, jak było w Oświęcimiu, że nie można było tych ludzi nakarmić, ponieważ wtedy oni umierali. I to samo może być teraz. Stąd jak będziecie widzieć ludzi, którzy was będą pytać, a co jest światło, a jak trzeba postępować, albo będą mówić do was,
zaczynam coś czuć, to bądźcie do nich, podejdźcie do nich ze zrozumieniem. Otulcie ich ciepłem waszych serc, waszej miłości, ale bądźcie wyrozumiali, ostrożni, żeby pomóc im po prostu stanąć na tych nogach i odbudować w sobie cały ich potencjał. I tak to było w sobotę. To była niesamowita praca. Niesamowity moment, kiedy czuliśmy właśnie to zjednoczenie. Zjednoczenie wszystkich nacji. To było tak niezwykłe. Pamiętajcie, jak my mówiliśmy o tym, że nastanie taki moment, kiedy rzeczywiście wszechświat zejdzie, wszechświat nam pomoże i rozpoczniemy ten nowy etap. I patrząc na układankę ostatnich tygodni, jak było trudno, patrząc na te rozbłyski słońca, patrząc na energie, które szły, patrząc na to, jak nas masakrowali i próbowali zabrać nam nadzieję, to jak często mówię się, przed rozświtem jest najciemniej. I dla mnie to był niesamowity moment takiej nadziei, takiej wiary, że zaczyna się. Tak jak było mnie mówione w styczniu, może pamiętacie, ja wam mówiłam, że zacznie się, że w drugiej połowie lutego zaczną się zmiany. Ja nie wiedziałam, co to będzie, jak to będzie, ale coś się zacznie. I tak jak widzimy, zaczęło się. Coraz mocniej, coraz więcej to manifestuje. Po sobocie te kilka dni były takie trudniejsze znowu, ale dzisiaj rano uczestniczyłam w kolejnej pracy, gdzie prowadziłam jakby warsztaty, gdzie bardzo dużo ściągałam nowej energii. I później miałam proces, kiedy widziałam, że schodzi na ziemię całkowicie nowe pole. Nowe pole i widziałam, że ono schodzi jak przez taką soczewkę i przeszło to z pola boskości poprzez ciało ludzkie, przeszło do tej przestrzeni. Wszystkie objawy były jakby rodzenie tej nowej, niezwykłej energii. Ja się nawet, jak dzisiaj rozmawiałam tu z Mariuszem i z dziewczynami, my do końca nie wiemy nawet, jak to będzie funkcjonowało, ale widzieliśmy, że to zaczyna przejawiać się i usłyszałam dzisiaj, że w tym roku jest się bardzo wiele rzeczy zacznie takich schodzić i że ten proces zaczął się odwracać. I może wiecie, że w przyszłym tygodniu, tak, tam jest coś, zgromadzenie sił Gai. To jest, myślę, że teraz te wszystkie wydarzenia, które były zaplanowane, albo było mówione, że coś się zacznie. Właśnie to, co ja wam opowiadam, jest taką predhistorią, to jest momentem tym wstępnym. Ja bardzo często z Mariuszem przed różnymi ważnymi zdarzeniami otwieram różne rzeczy i na pewno wiem, że to, co przeżyłam w sobotę, było ogromnym początkiem wielu, wielu nowych zdarzeń i nowych sytuacji. Stąd po prostu bądźmy jednością, bądźmy siłą i pamiętajmy, że to już przejawiło się tutaj w naszej czasoprzestrzeni i teraz tylko dzień po dniu będziemy to kotwiczyć. I ludzie Ziemi, które pragną światła, które pragną miłości, już nie dadzą się. Nie można będzie już ich zniszczyć, ponieważ w najgorszym momencie
wypowiedzieli się za życie, za miłość. Ja mam jeszcze bardzo duże emocje, ponieważ dla mnie to wszystko jest jeszcze bardzo żywe w odczuwaniu, w przeżywaniu, tym bardziej dzisiaj rano ta medytacja, przypuszczanie tego światła i tego, co się urodziła, ta nowa energia. Ja dopiero zaczęłam funkcjonować prawie po godzinie 14, także jeszcze wszystko we mnie jest bardzo żywe i no tak niesamowite to jest. Także tym chciałam z wami się podzielić, żeby wiedzieliście, co się wydarzyło. Może wy coś odczuwaliście, może w waszym życiu coś się wydarzało, może coś widzieliście. Podzielcie się tą informacją, żeby wszystko to uzupełnić. No z mojej strony to akurat tak się to wydarzyło, że w sobotę musiałem być u dentysty w tym czasie. I już jak wyjeżdżałem, praktycznie widziałem Helenę pracującą tam na online w połączeniu. To też taki czułem, no, takie, no tak, tu muszę jechać, a tutaj się dzieje. Ale wiedziałem, że dzięki temu, że robi tą pracę w kilka osób, uczestniczą w tym, są świadkami, współtwórcami, no to tak na spokoju sobie pojechałem. I później jak Helenka się dzieliła tym i te wszystkie kwestie właśnie otwarcia z powrotem tych gwiezdnych wrót, no to też jest taka rzecz no, niezwykła. Nasza przygoda też się zaczęła od 20 ponad lat temu, od modlitwy Wszechświata. Też ona bardzo szybko przyszła i tam jest taka część, Sojusz Galaktyk powstał, aby Ziemia z miłości w miłością się podniosła. I to było cały czas takie właśnie przesłanie, które tu działało. Ja również też w tych swoich praktykach codziennych, często jak się witam właśnie z żywiołami, witam się z kierunkami świata, ze źródłem, to często się zwracam właśnie do tych gwiezdnych sojuszów, do gwiezdnych braci, do naszych kosmicznych tych korzeni. I praktycznie to było bardzo miło słyszeć. Ten temat Atlantydy też jest mi bliski, chociaż z tego co wiem, nie miałem tam wcielenia atlantyckiego. I praktycznie rzecz biorąc, bardziej wiem to z relacji osób, których poznawałem i którzy no, bardzo mocno wibrują, odczuwają tą Atlantydę. Ale to jest ten poziom energii, który został odtworzony i faktycznie jak Helena opowiadała o tym zejściu, że stanęli ci praktycznie gwiezdne nacje i praktycznie galaktyczny ten sojusz przychodził, to też jest bardzo takie mocne i te oficjalne taki manifest praktycznie rzecz biorąc odczytania tego, no myśmy wielokrotnie też uczestniczyli w pracach, gdzie bardzo mocno schodziły właśnie istoty z kosmosu, istoty, które tutaj były wcielone kiedyś i schodziły, ale też istoty, które nigdy nie były wcielane na ciele człowieka, na planecie Ziemia i praktycznie wchodziły w tą naszą przestrzeń, to zwiększały te zagęszczenie światła i możliwość tych transformacji, które się w tej chwili no wydarzają, nabierają też tego swojego tempa. Oczywiście też z tym dla wszystkich tych osób, które odczuwają i też są bardziej zaangażowane w pracę dla dobra wspólnego, to wiadomo, że siły ciemności tak nie zostawiają tego lekką ręką i zawsze tam, gdzie mogą, to ukują, gdzie mogą, to przytłoczą i trzeba się z tym zmagać, ale to ta nadzieja, jak to się mówi, która w nas była gdzieś, też taki właśnie, jak Helena opowiadała, to poczułem taki głęboki, bardzo taką przyjemność, taką satysfakcję, że to się dokonuje i że to już jest teraz i zobaczymy, jak to się będzie dalej manifestowało. Dużo tych przekazów z różnych źródeł mówi o tych najbliższych latach, że będą jednak też energetycznie
intensywne w takim znaczeniu, że ta energia się na tyle zagęszcza, że zacznie się materializować. I tego nigdy nie wiemy, tak jak dzisiaj Helena uczestniczyła w tej pracy i praktycznie rzecz biorąc, ja tutaj już pracowałem na górze, a Helena do mnie dzwoni i mówi: Mariusz, przyjdź. I ja tam schodzę i praktycznie wspieram tą swoją obecnością i pracą. I praktycznie rzecz biorąc, no, ta komunikacja była możliwa, także no, to też duży wysiłek energetyczny. Także dobrze, że dzisiaj jesteś z nami, dzielisz się tym, bo to wcale nie było pewne, czy będziemy razem tutaj i Helena będzie miała możliwość opowiedzenia tych dwóch, no, w sumie no, bardzo ważnych prac. Również reperkusją tej jednej tutaj pracy, którą dzisiaj Helena robiła, jest to, że mamy lecieć znowu do Rzymu popracować. Nie? Także pewnie w marcu jeszcze wyskoczymy na taki krótki wypad. I żeby dokańczać, my byliśmy We wrześniu. we wrześniu byliśmy zeszłego roku, czyli też tak niedawno, i tam też bardzo dużo pracy jest. Czyli są też te czasami takie rzeczy, które trzeba no, fizycznie zrobić, stanąć fizycznie i pobyć. I wtedy dopiero te wszystkie kody i nasz potencjał energetyczny może zaowocować kolejnym stopniem wzniesienia. Także stąd są te często też te nasze podróże energetyczne potrzebne. Ja tu zerknę teraz już, bo widzę, że się pojawiły troszeczkę komentarze. Alicja pisze: przytulam Was mocno, wdzięczność do źródła za Waszą obecność. Dziękuję. Ania pisze: Helenko, tak jak mówiłaś, moja córka ledwo stoi na nogach. Jestem ostrożna, choć wiem, że potrzebuje pomocy. Odeszła daleko, ale wierzę, że wróci. Dziękuję, że córka dostała fajną pracę. Proszę o pomyślność i dobre układy z ludźmi w pracy. Czyli tutaj mamy ten przykład. Słuchajcie, też jak Helena właśnie mówiła o tym karmieniu tych dusz, tych osób w tym polu fizycznym, prawda, które tutaj przyjdzie. Czy też nie możemy ich zalewać tą swoją już Miłością, miłością, wiedzą, no. chęcią, wiecie, ich jakby przytulić do siebie, do serca i wiecie, jak czasami przytulisz aż do śmierci, to nie o to chodzi. Bądźmy do No. nich ostrożni, mówmy do nich naprawdę ostrożnie, dzielmy się jakby właśnie tą miłością w bardzo spokojny sposób, bo było mi pokazane, że ci ludzie, oni byli wykorzystywani, tak jak wtedy w Oświęcimiu, karmili się z nich, stąd ten koszmar i oni mają zmieniony sposób odbierania uczuć, emocji, informacji czy pojęcia, stąd trzeba robić to wszystko spokojnie, żeby dać im czas na rekonwalescencję. Takie Zobacz, Jadzia na pisze. sączenie. Tutaj Jadwiga jeszcze pisze: rano przy powitaniu rannym czułam, że dzisiaj coś dobrego się zadzieje. Nie spodziewałam się, że aż będzie tak potężnie. Wdzięczność. No bardzo, bardzo miło. Dobrze, zerknijmy. O, tu jeszcze Małgosia pisze: Helenko, to niesamowite i wspaniałe, co się zadziało. Jesteś nieocenioną i cudowną istotą. Wielka wdzięczność i szacun dla Ciebie, dla Was, dla nas. To jest bardzo ważny moment. Też jeszcze dodam, tutaj nie dokończyłem, że dzisiaj jak pracowaliśmy, to też był ten moment, że bardzo dużo właśnie nas wszystkich było w tym polu, tak? Czyli i tych osób, które znamy od kilkudziesięciu lat już praktycznie, którzy pracują energetycznie, którzy się przewijali przez fundację, byli w fundacji Czy przez po prostu dłuższy gdzieś czas, czy po poznaliśmy? prostu się gdzieś poznaliśmy. Oczywiście też te kontakty, te już typowo duchowe. To Czytając dalej, jest bardzo to ważne. jest bardzo ważny moment w naszej galaktycznej czasoprzestrzeni. Jesteśmy wzywani do nieoczekiwanych i mega ważnych prac. Taka nasza misja. Cudowna i mega ważna. Dziękuję Wam, że jesteśmy Jesteśmy razem tutaj. w tych misjach. No bardzo miło, dziękujemy za też podzielenie się. Zerkniemy na Facebooku. Już.
I co tutaj gdzieś tu mamy z komentarzy? Hania pisze: ja w sobotę miałem podobną wizję. Czułam jedność ze wszystkim. Połączenie energii żeńskiej i męskiej, takiej świetlisto-złotej. Dużo światła, którego nie mogłam zidentyfikować, ale teraz chyba bym to do jakiegoś portalu porównała. No to zobaczcie, piękne takie też. To są te wszystkie subtelne rzeczy, z którymi się możemy podzielić i iść dalej. Bożena pisze: niesamowita praca. Helenko chyle czoła, przekazuje uznanie i wdzięczność. Ewelina, wyjaśnia mi mój sen. Helenko, to wyjaśnia mi mój sen. No takie, tak to bywa. Ania też pisze. Ania, że... Ania pisze, czekaj, coś tu mi się kliknęło. Nie tak, nie tu tak. Obok klik. Tu obok? Tak, tu na szeroko. A, dobra. Ania pisze: hej, mój też sen. O, pięknie. Dziękujemy za przekaz, Ewelina. Ania, my w sobotę spacerowaliśmy, rozmawiając o Helenie. Zgadza się, no to pięknie, że tam rano sobie możecie o mnie porozmawiać w sobotę. Porozmawiać i dochodzi też taka sytuacja. Słuchajcie, także mieliśmy tutaj naprawdę, jeszcze podjadę do góry, bo może... A nie, tu już są takie standardowe. Wiecie, ja od 20 lat wykonuję różne prace i zawsze, nie zawsze opowiadam o tym, w czym biorę udział, w czym uczestniczę i jaka jest moja rola tutaj na ziemi. Myślę, że to wiedzą tylko ci nieliczni, którzy są przy mnie bardzo blisko, bo po pierwsze, no nie bardzo jakby chcę chwalić się czy mówić, po prostu to jest moja rola, to jest misja mojej duszy i moje wcielenie. Ja tylko wiem, że za te 20 lat wykonałam, no nie wiem ile, niezliczoną ilość już ogromnych prac i ostatnie lata słyszałam, że po 23 roku jestem przygotowywana do coraz innych wyższych prac, że nawet nie wiem, że dopiero wchodzę w ten etap, kiedy będę tworzyć na ziemi to coś, na co już tak długo, długo czeka cała ta przestrzeń. I nikt mnie tego nie mówi, w czym ja będę uczestniczyć i co ja będę robiła. I ja wiem, że po prostu żyjąc, robiąc i wierząc. Tak jak Mariusz wie, po 14 lutym ja przeżyłam taki moment, kiedy bardzo mocno mnie zaatakowali i miałam taki moment, gdzie wydawało mi się, że nie ma już nadziei, że nie ma po co walczyć, że ja już nie wierzę w to, że cokolwiek się da. I po prostu wiedziałam, że jestem w określonym bardzo trudnym momencie. I tak przeżyłam cały dzień 15 lutego z bardzo ciężkim nastawieniem, żeby 16 lutego w piątek popatrzeć przez okno i do mnie zaczęła mówić cała natura. Mówili do mnie drzewa, mówiło do mnie niebo, mówiła do mnie ziemia i oni przede wszystkim mówili do mnie: my jesteśmy życiem. My nie jesteśmy iluzją, my nie jesteśmy wymysłem. Mówili do mnie, że ty zawsze w nas wierzyła. Ty zawsze o nas walczyłaś do końca. I znowu w nas uwierz. I później dowiedziałam się o tym, że zmarł Nawalny. I raptownie zobaczyłam dwie przestrzenie przed sobą. Śmierci i życia. I ja stałam po stronie życia,
A ten człowiek stał już po stronie śmierci, drugiego życia. I patrząc na to, zrozumiałam, że walka teraz idzie o ten moment, o to przejście. Co my wybieramy? Czy my wybieramy jeść się tutaj? Ponieważ jest warto. Warto powalczyć za każdy dzień, za każdą minutę życia. Ja nawet nie mogę wam teraz tego opisać, ale to jest tak mocne pojęcie życie. Ono jest wszystkim, ono jest w każdym z nas. I my możemy w tym być, po prostu być. I patrząc na to, ja wyjechałam na zakupy i siedząc w samochodzie, powiedziałam do strony ciemności określonym gestem: spadajcie, nie pozwolę. Nie pozwolę zniszczyć to wszystko, co kocham, za to wszystko, co walczyłam przez 20 lat, Ludzki. ludzkich 20 lat, a nie wiedzę, nawet na już nie wiem, ilu lat duchowych walczyłam o tak naprawdę cenność i wartość życia jako życia. I dlatego wiem, że jak w sobotę była ta praca, to ona była tą kulminacją, ponieważ tak ostre stanięcie do i wypowiedzenie się, po której stronie stoisz, dało widać możliwość mi stanąć do tego i połączyć. I to była moja praca, połączenie tych dwóch spirali w jedno, żeby otworzyć te wrota. Nie wiem, może być tak, że na tej ziemi są inni ludzie, którzy również w tym uczestniczyli. Ja widziałam siebie i swoich przyjaciół, którzy towarzyszyli. Wiem, że na ziemi jest wiele osób, którzy robią swoje prace i dlatego zawsze mówię, my to robimy, my wzywamy, my wypowiadamy się za czymś. Stąd jestem wdzięczna za to, że tak jak piszecie, odczuwaliście tą energię. Uczestniczyliście w tym procesie, czy świadomie wiedząc, co się wydarza, czy nie. Z jednej strony nie zawsze to ma znaczenie, choć chcesz wiedzieć po ludzku, ale z drugiej strony widzieliście, że coś dobrego się wydarza. A teraz możecie usłyszeć, jak to było z mojej perspektywy pracy. No, Helenka często ma takie niesamowite wglądy i też tą swoją rolę. Ja wielokrotnie wspieram to. Czasami jestem głęboko też w tych pracach na tym poziomie. Akurat w tej pracy nie mogłem uczestniczyć, ale ta energia teraz, jak też opowiadałeś, to mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy taki przydługi wstęp trochę. To było jak medytacja z powrotem, że te obrazy, te połączenie, o którym mówiłeś, to też wibrowały u mnie w ciele, układały się po raz kolejny praktycznie w tym, czym to inicjowałaś i w których uczestniczyliście i zrozumieniu też tych pracy. Jest to też takie piękne zwieńczenie jakiegoś etapu działania, tak? Także to są tutaj wszystko bardzo
optymistyczne wieści i mam nadzieję, że dalej będzie się działo, będziemy się dzielić też tymi informacjami, ale co najważniejsze, nadal będziemy pracować. Nasza praca może wejść też na inny poziom. Wiele naszych prac do tej pory to były prace oczyszczające, prace, które no, wymagały naprawdę wchodzenia w te szambo energetyczne, w wiele takich przestrzeni niełatwych i trudnych, ale to trzeba było po prostu oczyszczać, trzeba było w to miejsce wprowadzać te nowe kody, czy też reaktywować te kody, które były zniszczone, czy też te struktury energetyczne, wszystkie, które się działy. Także dla nas ten cykl wydarzeń jest tutaj dość duży.